Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym odcinku serii Pokurw, czyli paczki, od których rosną włosy. A dzisiejszy odcinek jest bardzo specjalny, co zresztą możecie zobaczyć po wystroju. Jestem wolny dzisiaj, nie siedzę na krześle, mogę się ruszać, tak jak to bardzo lubię robić. I myślę, że może tak będę nagrywał coraz częściej filmy, bo wiecie, mogę sobie podskoczyć i mogę się czuć luźny. Ja już wiele razy mówiłem, że wolę nagrywać filmy na stojąco. Nie wiem, dlaczego sam się związuję takimi łańcuchami tego... Widzieliście, jak błysnęło? Było widać to, jak błysnęło? Piorun? Tak czy siak, mam nadzieję, że ten film dojdzie do skutku i że nic mi tutaj nie wybuchnie, bo idzie akurat burza, a ja zabrałem się za nagrywanie kart z One Piece. Kart kolekcjonerskich, które wydało... To już słyszeliście. Czyli miałem zacząć od Dragon Balla, tak? Bo dostałem od Macieja paczkę, którą otworzyłem sobie na offscreenie i bardzo dobrze, że to zrobiłem poza kamerą, bo dzisiaj, gdybym miał to robić na wizji, to ten film trwałby prawdopodobnie 3 godziny. Maciej wysłał mi paczkę, w której zawarł dużo, bardzo dużo kart, zarówno z One Piece, jak i z Dragon Balla. Dzisiejszy film poświęcam tym kartom z One Piece, a także rzeczom, które Maciej dodał jeszcze do paczki. Te rzeczy są tutaj. I tak jak już ostatnio mówiłem wam w filmie, zamanifestowałem po prostu, jak to niektórzy mówią, to, że dostanę od was tom pierwszy mangi One Piece, bo powiedziałem, że mam zamiar sobie kupić i w dwóch paczkach z rzędu dostałem te tomy, także mam dwa tomy pierwsze mangi One Piece, ten jest jeszcze świeży, nieodpakowany, ale spokojnie, nie zmarnuje się. Maciej, bardzo ci za niego dziękuję. Maciej również wysłał mi figurkę Funko Popa z Sabo, która, szczerze powiem, jest jedną z ładniejszych figurek, jeśli nie najładniejszą figurką Funko Popa, jakie widziałem u mnie w domu. Wysłał mi również cukierki, w zasadzie takie fasolki z Dragon Balla. Mam tutaj kilka takich tubek, może wam pokażę je tutaj, będzie to lepiej widać. Jedna jest z Piccolo i tu są takie postacie gumowe, które można sobie zginać. Nic jakoś szczególnie odkrywczego. Tutaj mamy Gohana, Roshiego i Krillana. I tak się składa, że chciałem zobaczyć, co jest w środku, więc jedną z nich otworzyłem. No i w środku okazało się, że są takie słodkie fasolki. Ja słodyczy za bardzo nie jem, staram się nie jeść słodyczy, więc zostawiam to gdzieś tam na kiedyś. No i Maciej, tak jak powiedziałem, wysłał mi jeszcze cały zapas kart. Tylko że to są pudełka, które Maciej już kiedyś otworzył. I co się okazuje? Maciej powiedział, że wyśle mi powtórki. Także jakby kto pytał, to co tutaj widzicie, to jest jedna paczka. Uwaga, otwieram drugą. Druga paczka, proszę bardzo. To. I w trzeciej paczce mamy taką samą sytuację. I to. To są powtórki Macieja, które on mi wysłał, bo już podejrzewam, że skompletował cały album, więc tym się będziemy dzisiaj zajmować. Nie będziemy przeglądać wszystkiego, nie bójcie się, nie będę wam zajmował całego dnia. Wiecie co, tę czapkę miałem zamiar założyć, bo mi się akurat dzisiaj wyjątkowo światło odbija od czoła, ale ze względu na te burze to chyba zaraz przyjdą chmurki i czapka nie będzie konieczna. Maciej również wysłał mi, w zasadzie najpierw od tego zacznijmy, nierozpakowany album, w którym mamy jeszcze dodatkowo booster pack i dwie limitowane karty, tutaj jest to napisane. Czyli album, trzy boostery, w zasadzie trzy booster paki, nie jeden, i dwie limitowane karty. Zaraz sobie do tego przejdziemy, aczkolwiek ja już dostałem od wcześniej od widza też album, który sobie, proszę państwa, uzupełniłem. Ten album, który dostałem w poprzedniej paczce, miał już w sobie jakieś karty, ale tymi kartami, które wysłał mi Maciej, uzupełniłem ten album, więc teraz będziemy sobie to przeglądać. Ja wam pokażę, jak te karty wyglądają. Powiem wam, naprawdę są świetne. Moim zdaniem są znacznie lepsze niż te karty z Dragon Balla. I to nie będzie wszystko, bo jeśli macie te karty, to może nie będziecie zainteresowani, bo będziecie wiedzieli, jak wyglądają. Ale Maciej wysłał mi jeszcze to. Taki kartonik, w którym mamy 30 kart, ze względu na to, że w każdym boosterze jest 6 kart, mamy 5 boosterów, plus 2 limitowane karty. Także taki mamy mały opening dzisiaj jeszcze do zrobienia, bo miałem jeszcze gdzieś karty do otwarcia. Tutaj, aha, ja już zapominam gdzie je. To jeszcze będziemy dzisiaj otwierać. Mam jeszcze dzisiaj kilka dobrych kart do otwarcia. Akurat tak się składa, że bardzo mi zależy na tym, żeby skompletować ten cały album, bo jest on, tak jak mówię, znacznie lepiej te karty są zrobione niż te karty z Dragon Balla. Ale zanim będziemy karty otwierać, zanim będziemy otwierać to, co tutaj Maciej wysłał, to żebyście wiedzieli mniej więcej, czego szukamy, przejdziemy sobie właśnie do oglądania tych kart. Trochę mnie serce boli, że karty z Dragon Balla zostały potraktowane tak, jak zostały potraktowane. W sensie, że te karty z Dragon Balla też wydane przez Panini, też praktycznie w bliźniaczym albumie, są po prostu nudniejsze i te modele postaci są wzięte raz z jakichś nieoficjalnych grafik, mam wrażenie, raz z grafik, które wyszły
wiele lat po premierze danego anime, na przykład wiecie, mamy kartę z Dragon Balla klasycznego albo z Dragon Balla Z, a są tam grafiki, jest jakiś grafik, nie wiem czy promocyjnych, autorstwa Yamamuro, te nowe modele, więc ja jestem na to trochę wyczulony, więc mi to się akurat nie podoba. W przypadku tych kart, zobaczcie, mamy na początku, to znaczy tutaj jest początek, mamy taką mozaikę, którą oczywiście też mam tutaj złożoną. Jeśli chodzi o tył kart, to mogę wam później to pokazać, bo tak to się składa, że z tyłu tych kart też jest jakaś informacja, jest numer karty, jest jakby tutaj cały obrazek w przypadku tego akurat. No tutaj mamy Luffy'ego, więc tył kart nie jest aż tak imponujący, więc raczej on zawiera informacje niż jakieś rzeczy, które też chciałbym za każdym razem pokazywać, ale podoba mi się to, że tutaj jak mamy załogę, na górnym pasku mamy normalne wersje postaci, albo takie powiedzmy zwykłe, normalne rodzaje kart. Ta środkowa, srebrna wersja kart jest świetna, bo ma modele postaci jeszcze sprzed timeskipu i to są moje ulubione modele postaci. No jak porównuję sobie chociażby tego Zoro do tego Zoro, kurde belasz, tęsknię za czasami przed timeskipem, albo na przykład tego Choppera. Tutaj ten futrzany Chopper, który wygląda bardziej jak zwierzę w porównaniu do tego pluszaka. Także tak to się prezentuje. Tutaj mamy również podobną sytuację z Robin, Frankie, Brookiem. No i idąc dalej, tak naprawdę mamy tutaj wiele różnych kombinacji, bo mamy karty pojedyncze, mamy podwójne mozaiki, mamy potrójne mozaiki, które przedstawiają różne kombinacje z różnych sag. Akurat tutaj z tego co widzę, to są takie powiedzmy kombinacje nie nawiązujące do żadnej sagi. Jak widzicie, jest to po prostu taka mozaika złożona z trzech kart, ale tutaj zaczynamy już praktycznie od samego początku i mamy sagę Arlong Park, czyli tutaj mamy te modele postaci, które były w danej sadze, potem wchodzimy w Logtown, jak widzicie to jest Smoker, są postacie tutaj z Little Garden, czyli Dory i Brogi. Ta mozaika to jest chyba moja ulubiona ze wszystkimi wersjami Choppera, no po prostu jak to zobaczyłem i zobaczyłem, że jest taka mozaika i jeszcze nie miałem tych wszystkich kart, tylko modliłem się, żeby Maciej wysłał mi duplikaty do tego, no i wysłał. A, tutaj z tego co widzę nie mam jednej karty, więc byłoby, no w zasadzie nawet dwóch, bo z dwóch stron nie mam karty, więc tutaj się już zaczynają powoli pewne braki. Mamy Alabastę, powoli przechodzimy też w Sky Island, są, jak widzicie, pojedyncze karty, są karty też z konkretnymi postaciami. No tutaj chociażby jest już pewien brak, bo mam tylko rewers karty, która jest z drugiej strony już włożonej o tutaj, także tutaj widać, że jest rewers, prześwituje, no bo akurat te karty się wkłada plecami do siebie, prawda? No to jest akurat trochę minus, bo jak chcecie oglądać też tyły kart, to byłoby dobrze, gdyby one były tylko na jednych stronach. Wtedy byście przewracali i widzieli na drugiej stronie rewers. No ale jest Enies Lobby, Water 7, moja ulubiona saga. Mamy bardzo fajny tutaj kolaż, Thriller Bark, mamy też Impel Down i tak dalej. I wiecie co mi się podoba w tych kartach? Że te modele postaci, ja wiecie, ja się na One Piece aż tak nie znam, więc nie jestem na to aż tak wyczulony. Aczkolwiek jestem w stanie zauważyć, że te modele postaci, które są tutaj na tych kartach przedstawione, one są wierne temu, co ja widziałem w anime. Robiłem się trochę ciemniej, więc się trochę rozjaśnię. Przeglądałem te karty z Dragon Balla, to miałem wrażenie, że niektóre modele postaci są wzięte z anime, niektóre są nawet wzięte z mangi, a niektóre są kompletnie, jakby, wiecie, nieadekwatne do tego, co można było gdziekolwiek zobaczyć. I to mierziło w oczy. Jakiś Goku SSJ4, który normalnie wyglądał świetnie, jest narysowany przez, jak to Tomek Prucnal w Adaho Balls napisał, pijanego Yamamuro. I to po prostu boli. Ej, wiecie co? Nie, to nie jest. Ja tutaj miałem otwarcie w poprzednim filmie jednego takiego kolażu. Nie, to nie jest to. Okej, to nie jest to. Bo tutaj miałem kilka kart, które trafiłem w ostatnim boosterku, jak jeszcze tam w poprzednim filmie, który nagrywałem. Prawdopodobnie widzieliście. Impel Down, Marineford, poszczególne postacie. Znowu mozaika na całą stronę. I to jest autentycznie najlepsze, co widziałem w całym albumie. Jak to zobaczyłem, to aż westchnąłem z podniecenia. To jest niesamowity pomysł, żeby na kartach kolekcjonerskich umieszczać plakaty. No i z tyłu też są, to jest też bardzo fajne, zobaczcie, z tyłu też są jakby takie customowe flagi pirackie. Jakby Nami normalnie nie ma swojej flagi pirackiej, prawda, bo ona nie jest kapitanem, a tutaj ma coś takiego. Zobaczcie, na przykład Brook ma taką flagę, mimo tego, że on tak naprawdę nie jest kapitanem, znaczy w zasadzie był tam członkiem innej załogi pirackiej, ale Chopper akurat też miał tam swoją flagę, no ale chociażby w przypadku Zoro, on nigdy nie był żadnym piratem, a tutaj ma taką flagę customową z trzema mieczami, więc pokażę wam te flagi, bo one naprawdę są świetne, bardzo ładnie pomyślane. Nie wiem, czy to jest coś, co jest oficjalną jakby rzeczą, która występuje w uniwersum, czy to jest tylko zrobione na potrzeby tych kart, ale no to jest Sanji z brwią zawiniętą, widelcem i nożem.
Bardzo pomysłowy, naprawdę. W zasadzie tutaj nie mam Sogekinga. Jeśli chodzi o Sogekinga, to nie wiem, czy on by miał... Prawdopodobnie ma coś innego, bo tutaj Usopp jest już po timeskipie. Jak widzicie, ta flaga Usoppa jest już po timeskipie tutaj. Więc chociażby Chopper też już ma zmienioną flagę, jak widzicie. No, świetne są te plakaty. No, akurat w przypadku Luffy'ego wiadomo, że będzie to, czego się wszyscy spodziewamy. No, ale chociażby w przypadku Nami mamy już troszeczkę chyba rozbudowaną tę flagę. Z tego, co kojarzę, to tamta wyglądała trochę inaczej. Tutaj w przypadku Sanjiego też jest rozbudowana. Zoro ma podobną do tego, co było ostatnio, tylko że ma już bliznę na oku. Robin też ma troszeczkę rozbudowaną. Franky ma coś takiego z Battle Franky 37 w tle. Brook w tle jeszcze dostał gitarę. I okulary, i w sumie koronę też. Także tak, to jest moja ulubiona autentycznie strona. Kolejny kolaż, tutaj mamy sagę... Czego mamy sagę? New World, aha, w zasadzie to jest wejście do nowego świata. I kilka tutaj takich pojedynczych grafik. Jakiś podwójny kolaż, tutaj też podwójny kolaż. Właśnie tak jak mówię, kilka pojedynczych grafik przedstawiających całą załogę albo kilka poszczególnych postaci. Tutaj wchodzimy w sagę Fishmenów, też kilka takich podwójnych grafik, kilka pojedynczych z poszczególnymi postaciami. No tutaj akurat był już ten, Hordy Jones, którego szczególnym fanem nie jestem, także przechodzimy dalej. No i tutaj, a właśnie, tutaj jest ta karta, którą miałem w poprzednim boosterku. I tak kojarzyłem, że jednej mi brakowało, ale brakowało mi akurat tej. Także ten kolaż z Punk Hazard jest na całą stronę, kilka grafik z drugiej strony. Jak widzicie, już tutaj mam kilka braków, więc jak to dzisiaj się uda trafić, to będę zadowolony. No i gear czwarty! Jest już saga, która praktycznie jest tam ostatnią sagą, którą skończyłem, czyli Dressrosa. No i to jest jeszcze dobre. Koniec całego albumu to są takie śmieszne chibi grafiki przedstawiające postacie w takich mniejszych formach. Także tak to się na końcu prezentuje. No i ta edycja limitowana. Zwróć uwagę jeszcze, jak tutaj z tyłu to wygląda. Każdy tutaj ma jakiś swój element charakterystyczny na rewersie. Nie wszystkie karty udało mi się zebrać. No i tutaj jest ta limitowana edycja. Nie mam jeszcze Usoppa, nie mam Nami i nie mam... kogo? Choppera. Jeśli chodzi o te karty z edycji limitowanej, akurat tutaj mam dwie Robin, to one już są... Zobaczcie, jak pięknie wykonane. Z drugiej strony akurat zawsze jest rewers ten sam na wszystkich kartach, więc tego wam pokazywać szczególnie nie będę, ale folia jest bardzo, bardzo ładna, więc mam nadzieję, że... chociaż z tego, co widzę, to tam tej folii, którą mam, już jest na pewno Usopp, więc uda się jakąś kartę na pewno dzisiaj do albumu włożyć, także ja nie będę tego przedłużał i zaczniemy otwieranie. Zacznijmy sobie od tego, co mam luzem, więc nie będę jeszcze otwierał tych folii, które tam dostałem. O, już widzę, że dostałem to, co wam przed chwilą pokazywałem, czyli prawdopodobnie plakat z Zoro. Ale najpierw zacznijmy sobie od tego, co mamy z przodu. Shirahoshi jest i Sanji, który jest tam na samym początku. Z tego, co kojarzę, to są karty, które ma... Czekajcie, tego chyba nie mam. I plakat z Robin i plakat z Zoro. Akurat to są rzeczy, które mam, więc to odkładam na bok. Aczkolwiek wydaje mi się, że ta karta to jest karta, której nie mam. A nie, widzicie, jest... Dobrze czułem, że w tej mozaice czegoś mi brakuje, ale to była ta karta. Także wszystko tutaj z tego mam. Otwieramy dalej. Może akurat będę trzymał ten album pod ręką, to będę sobie sprawdzał, czy mam na pewno wszystkie karty. Już widzę, że jest plakat z Usoppem. Wydaje mi się, że... Chociaż nie w każdym boosterze jest plakat, ze względu na to, że... W tym pierwszym, który otwierałem w poprzednim odcinku, plakatu nie było. O, jest Sanji ze starym modelem. Jest i grafika z Alabasty, którą nie wiem, czy mam i zaraz sobie ją zobaczę. To wydaje mi się, że mam na pewno. O, proszę bardzo, nawet trafiłem z tej samej strony część tej wielkiej mozaiki. God Usopp, okej, to też mam na pewno i Brook New World to też na pewno mam, więc sprawdzę sobie jeszcze to. Numer 55. Numer 55. Dziękuję bardzo. Udało się trafić kartę, której akurat nie mam. Ha, i tu jeszcze złotą. No, proszę bardzo. Jest jednak jakiś plusik. Jest coś do przodu. Jak zobaczyłem, jak te karty ładnie wyglądają, to pomyślałem, że chyba zależy mi na tym, żeby skompletować cały... Okej, to na pewno mam, bo pamiętam, że śmiałem się z tej karty. Boa Hancock i Luffy w serduszku. To na końcu Dressrosy, jak pili tutaj sakę, żeby wykazać swoje... oddanie Luffy'emu, także to też na pewno mam. O proszę, Luffy sprzedający epę Luciemu. Sanji, Only Alive, to też mam. I Fishman. Nie, Arlongi. Tutaj Arlong Park, numer 51. No i to jest w tym miejscu, także póki co same powtóreczki. Idziemy dalej, Punk Hazard już widzę z tyłu, aczkolwiek to też jest chyba część tej dużej mozaiki. A ja z tego, co kojarzę, to o... Proszę bardzo, karta specjalna, w zasadzie jest tutaj to ładnie napisane, gdzieś tutaj,
O, tego wam jeszcze nie pokazywałem, w sumie to też jest istotne. Mamy Super Group Cards, czyli mamy super grupę, czyli tak jak ja to mówię, mozaikę. Karty z postaciami, Character Cards. Dalsza część Character Cards. Dalsza część Character Cards, tylko że nie koniecznie to są pojedyncze karty, tylko też takie podwójne albo potrójne mozaiki. From East Blue to Marineford, czyli można powiedzieć, że wszystkie sagi przed Timeskipem, one się tak ciągną i ciągną, jak widzicie tutaj przez te wszystkie numery. W końcu przechodzimy do kolejnej wielkiej mozaiki. No i mamy plakaty. Pierwsze plakaty, drugie plakaty. No i tutaj Nowy Świat, New World, czyli wszystkie sagi począwszy właśnie od Timeskipu, kończąc na Dressrozie, co mnie bardzo cieszy, bo akurat to jest ostatnia saga, którą skończyłem, więc spoilerów żadnych nie ma. I tutaj mamy super zdeformowane karty, to jest to, co akurat trafiłem. Kolejna część tych kart, no i dalej mamy te limitowane, których akurat w albumie nie ma, więc to sobie będziemy musieli tam... W zasadzie musieli, będziemy mogli sobie włożyć to, gdzie sami chcemy, więc to akurat mi się podoba, bo tutaj jest dużo miejsc jeszcze w tym albumie, prawda? Można tutaj wykorzystać tyle miejsca, więc akurat w przypadku tych zdeformowanych kart nie mam tylko Choppera. Tutaj powinien iść Chopper, ja go nie mam, także jeśli chodzi o tego Usopa, no to jest niestety powtórka. Karta z Marineford, Bartłomiej Makumba. Mamy kartę z Dressrozy, która też wydaje mi się, że jest 194. No, na tej stronie akurat mam wszystko, także tutaj mamy taki kolaż. Jakaś część wielka moza... Czekajcie, to jest karta, której nie mam. To jest karta, której nie mam, numer 116. To jest ta część tej wielkiej mozaiki, której ja akurat nie mam. Powiedzcie mi, że mam rację, prawda? Zobaczcie, udało się trafić kartę, której akurat potrzebowałem do dokończenia tej dużej mozaiki. Bardzo, bardzo się cieszę. To miałem, co do tego, to chyba też jestem pewien, 180. Nie, no zobaczcie, znowu, to jest karta kolejna, której nie miałem, ależ tutaj booster się trafił, widzicie? Dwie karty, które kończą mi całą tę mozaikę na 9 kart. Proszę bardzo, jaki dobry booster, to może jeszcze to sprawdzę dla pewności. 156, 156, to będzie tu. Nie, nie wierzę. Nie wierzę, widzicie to? Patrzcie to! Kolejna karta, która akurat mi kończy mozaikę, tylko że tym razem trzykartową. W jednym boosterze miałem trzy karty, które mi skończyły dużą mozaikę. No, powiem wam, nie spodziewałem się, że coś takiego dzisiaj się wydarzy. Myślałem, że jak trafię jedną kartę albo dwie, które będą mi tutaj pasować, to będzie dobrze, ale że trzy w jednym boosterze. Tego Frankiego mam, z tego co kojarzę, tak, on jest sobie tutaj, także to odrzucam. Shirahoshi, idziemy dalej, o, to jest piękna grafika z Ace'em i Białobrodym. To jest zwykły Luffy, także on jest tam na początku wrzucony. Sanji ze starym plakatem, on też jest wrzucony. Zobaczcie sobie jeszcze raz na niego. To są zajebiste modele postaci, to mi się podoba. Zostały jeszcze cztery z tym, który teraz właśnie trzymam w ręce, więc... O, proszę, to chyba mam. Nie, dobra, to na pewno mam, bo kojarzę tutaj, że patrzyłem sobie na pikę w tle. Dressrosa, proszę bardzo. To chyba też mam, ale zaraz się upewnię. Co do tego nie jestem pewien. Sogeking! Ha, ha, ha! Nie wierzę! Akurat jeden, jedyny plakat, którego nie mam. Pa, para, pa! Jest i on, i cała ekipa. Wszystkie plakaty zdobyte. Zobaczmy, jak to wygląda z tyłu. O, tego jeszcze nie widziałem. Czyli taka jest pierwsza flaga Usopa. Przecież to nie powinno tak być. Ta czaszka nie powinna mieć takiego nosa. Okej, okay, zajebiście. Czyli teraz mam już wszystkie plakaty, włącznie z tymi starymi. Za oknem pada deszcz, a ja właśnie trafiłem... Jak on się nazywał? Nie pamiętam nawet, jakie ja imię mu dałem, ale jeden to jest jeden z tych braci z Fishmenów. A, nie mam tego najfajniejszego, który był na środku. No szkoda. O, to akurat pamiętam, że mam, czyli ekipa z Alabasty, z krokodylem na czele. O, no to jest ta mozaika, którą wam pokazywałem. Świetnie to się prezentuje. Drum! Drum and Bass! To na pewno też mam, bo pamiętam, że czułem lekkie zażenowanie, jak to widziałem. No nie gadajcie, że trafiłem dwie takie same karty obok siebie. Co się dzieje dzisiaj? Czy to jest powszechne? Czy to jest powszechne w tych openingach, że takie rzeczy się dzieją? Numer 43 trafiłem dwa razy. No ale wiem, że tę kartę mam. Więc booster troszeczkę poniżej oczekiwań. O, już widzę, że jest plakat. Plakat Nami. Stary plakat Nami. A ja tu mam Brooka. I muszę zobaczyć, czy ja przypadkiem go nie potrzebuję. Nie, nie potrzebuję. Jest tutaj, także to już mam. Ta karta, taka część podwójnego kolażu z East Blue, to też na pewno mam. Tego Chopperka też mam, bo to jest ten początkowy. Nie jestem do końca fanem tego modelu postaci, ale trudno.
To też kojarzę, bo się śmiałem, że Franky tu wygląda tak goofy, dość zabawnie tu wygląda. O, to jest właśnie część tego dużego kolażu trzykartowego. Plakat mam, bo plakaty mam wszystkie, a jeśli chodzi o kartę numer 93, to mam nawet to tutaj przed oczami, także kolejny booster, w którym nic ciekawego, w zasadzie nic ciekawego. Wpadły ciekawe karty akurat, ale akurat takie, którym miałem już wcześniej. Powiedzcie mi w komentarzach, czy może jesteście też kolekcjonerami tego albumu, czy może też zbieracie te karty One Piece z Panini, jak je oceniacie póki co, czy jeśli mieliście je do tej pory, to czy udało wam się zebrać chociaż połowę tego albumu, a jeśli nie mieliście, nie widzieliście ich wcześniej, to jakie do tej pory oceniacie? Tutaj proszę bardzo, Luffy, Robin w tej złotej wersji na samym początku, numer 34. Tutaj mamy akcję z Dressrozy. O, jest czoperek! No tego czoperka może bym sobie powiesił gdzieś, jak mam duplikacik do czoperka. Czoperka sobie zostawię. No i to też już chyba mam. Tyle jeśli chodzi o te boosterki. Przechodzimy do tego, co Maciej przygotował dalej. A mianowicie to. Czyli po prostu mamy tutaj folię, w której schowane są boosterki. One są tak ładnie opakowane, więc ja akurat się z folią pieprzyć nie będę. Folii mi nie szkoda. O, przyczepione są w ten sposób do tego kartonika. Żeby to się tak ładnie prezentowało, okej. No i oprócz 5 boosterów mamy jeszcze... Tu jest wszystko już. Tutaj został tylko karton. To jest zbędne, a ja widzę, i od tego właśnie zaczniemy, kartę specjalną z Usopem i z kim jeszcze? Nie wiem tego, bo są tutaj dwie w środku, a że rewers jest zawsze taki sam, to zaraz się przekonamy. Żeby wiadomo było, kogo szukamy. Mam Luffy'ego, mam Zoro, tutaj powinna być Nami, tu powinien być Usop, Sanji, Chopper. Także albo Usop, no Usopa już mam, także albo Nami, albo Chopper i będziemy już bliżej do skompletowania wszystkich limitowanych kart, a wtedy już byłoby bardzo miło. Jakby się udała trafić karta z Chopperem, to byłbym bardzo zadowolony. Okej, jest Usopp i... Jest Nami! Ho, ho, ho! Let's go! Proszę bardzo, akurat dwie, których potrzebowałem. No, jaka jest szansa na to? Jakaś na pewno. 1 do 9, że trafię tę kartę, którą potrzeba, a jeśli chodzi o to, że trafię dwie karty, 1 do 81, 9 razy 9, prawda? Dobrze liczę? Mogę się pomylić, ale jak ktoś jest mądrzejszy ode mnie, albo ma więcej czasu na zastanowienie się, to może mnie skorygować. Że akurat trafię dwie z tych kart? No nie, na trafienie Usopa było 1 do 9 i na trafienie Nami było 1 do 9, więc konfiguracja, nie, źle liczę, konfiguracja Nami Usop to było 1 do 81, ale mnie satysfakcjonowały w sumie trzy kombinacje. Usop Chopper, Chopper Nami, Nami Usop, czyli 3 na 81 z kombinacji mnie satysfakcjonowało, a to by oznaczało, że prawdopodobieństwo trafienia kombinacji, która będzie mnie satysfakcjonować, to jest 1 do 27. Chyba tak powinno to być liczone. Mam rację? Teraz chyba się poprawiłem. Nie satysfakcjonowała mnie tylko kombinacja Usopp Nami, ale też chociażby Nami Chopper, znaczy Nami Chopper i Chopper Usopp, okej. Okay. Punk Hazard, o! O, tej karty nie mam, na 100%, 181. Jestem wręcz pewien, jak nie mam, jak mam tę kartę, to znaczy, że się golę na łyso, okej? Okay? 181 i to jest tu. Tak, nie mam tej karty. Pamiętam, bo jak patrzyłem na te wszystkie karty w tym podglądzie, to żałowałem, że jej nie ma, bo mi się podobała z tymi postaciami. Tutaj jest Punk Hazard. Tutaj królową, królową też mam. Czy tam jak ona była? Kim ona była? Kolejna mozaika z Fishmenów, to też mam. 88 i 207. To też mam. To jest część też mozaiki, także zobaczę jeszcze sobie 88. O, i to też mam. Także booster w plecy. Nie, nie booster w plecy, bo jedna karta była do przodu. O, proszę bardzo. Czy to jest Sky? Właśnie, tak kojarzę, że tu jest chyba właśnie Luffy walący w dzwon z Eminemem, ze Slim Shady'im, także to miałem. To też na pewno miałem, taka mozaika ze wszystkimi postaciami. Rodzina Don Quixote, to akurat też jestem wręcz pewien, że to mam. Tutaj taka protagonistyczna mozaika. Wszyscy na jednej stronie, Luffy dostał całą osobną kartę. Akurat ja trafiłem tę lepszą stronę. O, jest też część z Chopperem i... Ta mi się bardzo podoba, ten model Luffy'ego jest zajebisty, więc cieszę się, że trafiłem duplikat, mogę sobie go gdzieś tam powiesić, albo postawić, albo zalaminować. Możecie mi powiedzieć też w komentarzach, jak oglądacie One Piece, jesteście fanami. Czy wolicie te nowe modele postaci przed timeskipem? O, drugi raz zdeformowana karta, czy może te nowe, czy stare? Ja wolę te stare.
W większości przypadków wolę te stare. Zoro wygląda fajnie, aczkolwiek jak to bananowy doktor, którego pozdrawiam, o ile to ogląda, chyba to on powiedział, z tego co pamiętam, że bardziej woli ten wygląd pirata Zoro niż samuraja Zoro. Ja się pod tym podpisuję. Nie, że tamten był zły, ale ten pirat Zoro miał coś w sobie takiego zawadiackiego. Coś takiego, co się po prostu bardzo podobało i ja się pod tym bardzo podpisuję. Więc większość tych modeli przed timeskipem to są te, które mi się bardziej podobają. O, CP9! Tego na pewno nie mam. Wręcz jestem pewien, że tego nie mam, także to sobie odłożę. To wydaje mi się, że mam. To jest jak wymieniają się właśnie tutaj Sake po Dressrozie. Ta mozaika z Chopperem, kolejna część. Davy Buck Fight, proszę bardzo. Impel Down, jak tutaj gościu walczył z Magellanem. Nie do końca byłem fanem tego wszystkiego. I mozaika, którą pamiętam, że też mam. Także zobaczmy sobie numer 79, bo z tego co widzę, to jest właśnie karta, której nie mam. Hop, hop, hop. Dobrze mówię? Dobrze mówię? 81, 80, 79. Dziękuję bardzo. I mamy tutaj CP9. I cała strona dzięki temu jest już wypełniona. Ja się nie dziwię, kurde bele, że tutaj tyle duplikatów się robi, jak już z tych kart, które ja otworzyłem, jest już tyle duplikatów. No ale to, jakby wiecie, już miałem prawie cały album wypełniony i to nie swoimi kartami, bo to wszystko dostałem od was. No ale wiadomo, o co chodzi. Tu już widzę, że jest część mozaiki, którą mam, bo to jest ta mozaika z Nowego Świata. Część mozaiki, którą też mam, bo to jest mozaika z Punk Hazard. Kolejna część mozaiki, którą mam, bo to jest mozaika z po prostu z Thousand Sunny. O, druga część tej mozaiki, o której przed chwilą rozmawialiśmy, czyli Luffy. Plakat, nie, postać Usopa, złota. W sumie fajnie. Hordy Jones, którego już dzisiaj nawet wspominałem, także same powtórki i wiem to z pamięci. No dobrze, pora otworzyć to. Zwróćcie w ogóle uwagę na to. Czy tutaj są korony norweskie? To wygląda, jakby to były korony norweskie. Zrobię tak, że do tego drugiego albumu, który teraz właśnie otwieram, może w wolnym czasie spróbuję go uzupełnić też duplikatami. O, Zoro trafiłem, ale już Zoro mam z tej limitowanej edycji. Także brakuje mi tylko, kurde bele, Choppera. I kto tu jeszcze jest? Luffy. Luffy. Nie ma Choppera, no niestety. Najbardziej jak będę mógł, pouzupełniam ten album i może kiedyś komuś wyślę. Co wy na to? Jesteście gotowi na taki deal? Jesteście gotowi na taką opcję? Po co mi dwa albumy, no nie? Dobrze, trzy ostatnie boostery, przejdźmy przez nie szybko. Teraz dostałem Choppera. Pięknego co prawda, ale już takiego mam. Fishmeny, to też już kojarzę, że mam. Te kartę nawet dzisiaj trafiłem, aczkolwiek miło mi na nią patrzeć, bo jest ładna, tak samo jak ta. To jest część mozaiki, którą już też wcześniej widzieliśmy. No i to już też trafiłem nawet przed chwilą, także bez zbędnego bajdorzenia otwieram kolejny, przedostatni. Dogi, nie, Dori. Malutkie weszło do pokoju, malutkie tutaj sprawdzać będzie, które karty się powtarzają, a które nie. To jest też ta drobna mozaika z East Blue, którą też już wcześniej widzieliśmy. Jest ten Chopperek, kolejny raz ta mini mozaika, bo to jest niby mozaika, ale na jednej karcie z Nowego Świata. To też już dzisiaj mieliśmy, mimo wszystko ładny art, podoba mi się, ten Eminem tutaj w tle, krzyczący. No i Chopperek, pierwsza strona całego albumu, także wiem, że to wszystko mam. Ostatni booster pack. I już widzę, że jest karta chyba, której nie mam. Czy ja się mylę? Nie kojarzę, żebym miał tego Brooka. Nie kojarzę, żebym go miał. I ja wiem, że go nie mam. Proszę bardzo. Jest karta, która się przyda. O, znowu złoty Chopperek, którego miałem w ostatnim odcinku. Cieszy mnie to bardzo. To już dzisiaj nawet było z tego, co kojarzę. Mozaika z Dressrozy. To też już dzisiaj było, czyli Lucy na byku. I w tle Rebeka, to też już dzisiaj było. Baba tutaj z Fishmenów, królowa i... O, proszę, to jest chyba coś, czego nie mam. Zaraz sobie zobaczymy, 71, ale najpierw zobaczę, jaki numer ma Brook. 217. To oznacza... Aha, kurwa, ja ślepy jestem. Ja jestem ślepy, no dobra. Myślałem, że go nie mam, bo tak patrzyłem bardziej na koniec, przez to, że on się kiedyś pojawił, no nie? Na samym końcu. No dobra, no to 70... Dobry jestem, co? 71. Zobaczmy, czy to 70... Nie, też już mam. Okej. Okay. Czyli nic tutaj nowego nie było. O kurde bele, będę musiał powrzucać wam te karty do jakichś paczek, jak będę wam wysyłał coś w prezencie, bo mam naprawdę milion tych duplikatów. Tak czy inaczej, Maciej. Niezwykle ci dziękuję za kawał dobrej zabawy. Nie dość, że teraz się dobrze bawiłem nagrywając to wszystko, otwierając te paczki, to ostatnio dobrze się bawiłem siedząc sobie na łóżku i układając to wszystko do tego albumu. Także Maciej, jeszcze raz wielkie dzięki. Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i też spędziliście dobrze czas. Jeśli nie jesteście fanami One Piece, to mam nadzieję, że chociaż dobrze spędziliście czas przy moim filmie, słuchając tego, jak ja się dobrze bawię. A jeśli nie,
to dla fanów Dragon Balla też będę miał podobny film, ze względu na to, że taki album z kart Panini mam również z Dragon Balla. Maciej mi go wysłał, również z Multum, z wielką ilością powtórek swoich, także ja to pouzupełniałem. Z tego co kojarzę, chyba do otwierania kart nie mam, ale na pewno jeszcze taki film, żeby uzupełnić tę właśnie miniserię, nagram. Także tyle ode mnie dzisiaj, mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję za wszystkie komentarze dla zasięgu i za wszystkie oceny dla zasięgu. Ostatnio w Kokle o tym powiedziałem, więc widziałem, że dużo osób właśnie zostawia takie komentarze, za co serdecznie wam dziękuję. A póki co tyle, nie przedłużam, życzę wam miłego, spokojnego dnia i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Ciao.